Dzień dobry, portal społecznościowy Ziemia Międzyrzecka, Iwona Wróblak. Jesteśmy na terenie budowy drogi szybkiego ruchu S3. Rozmawiamy z panią Anną Jakubowską, głównym specjalistą do spraw komunikacji społecznej z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Zielonej Górze. Jesteśmy na terenie budowy, w tej chwili budowany jest odcinek tej drogi. W związku z tym słyszałam opinie mieszkańców Międzyrzeczy na temat, że są plany zaniechania. Czy to jest prawda, czy nie? W tej chwili tak naprawdę my prowadzimy prace przygotowawcze, jeśli chodzi o drugą nitkę obwodnicy Międzyrzecza, normalnie, czyli nie wstrzymujemy żadnych prac. Wszystko idzie zgodnie z ustalonym harmonogramem. W tej chwili leży również już u wojewody nasz wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. To jest dokument, po wydaniu którego tak naprawdę mamy już zamkniętą część przygotowania tej inwestycji i możemy już po otrzymaniu potwierdzenia finansowania ogłaszać przetarg na roboty. Czyli nie mają racji ci, którzy mówią, że to będzie zaniechana ta budowa, tak? Nie mamy żadnych informacji ani poleceń o tym, żebyśmy wstrzymywali te prace. Mieszkańcy Międzyrzecza jeszcze martwią się problemem zjazdu na drogę 137. Czy ta inwestycja będzie kontynuowana, bo u nas są duże problemy komunikacyjne w mieście? Węzeł, który ma połączyć drogę S3 z drogą 137, jest w planach do budowy drugiej nitki obwodnicy Międzyrzecza i w momencie, kiedy zacznie się realizacja tej inwestycji, nie ma obaw, ten węzeł będzie budowany. Jeszcze mieszkańcy widzą, że jest po zimie naszej ciężkiej dużo uszkodzeń dróg. Jak planowane są remonty tych dróg? Kiedy to będzie uzgodnione? Kiedy będą i jakie będą te remonty? Takie remonty cząstkowe, które zagrażają bezpieczeństwu podróżujących, one są prowadzone na bieżąco. No nie możemy pozwolić sobie na taką sytuację, że będą one powodowały jakieś zagrożenie właśnie dla kierowców. Natomiast czy w jakim stopniu te drogi są uszkodzone na tyle, na ile wymagają po prostu tej naprawy, tak naprawdę musimy ocenić dopiero po ostatnich mrozach, tak naprawdę, kiedy już nie będzie tego przejścia przez zero i ta nawierzchnia po prostu nie będzie niszczona przez te spadki nagłe temperatury. Dziękuję bardzo. Dziękuję.